I spacer dookoła o Bidosz będzie nam zajmował około 20, może 30 minut. Pielgrzym w takim przypływie dramatycznego krzyku stwierdził, że jego niewinność jest tak oczywista jak to, że ten kogut, którego właśnie oni jedzą na wieczerze, za kilka godzin powstanie i będzie piał. Jak będziemy spali w jakimś hotelu, hostelu, czy też gospodzie portugalskiej, zobaczymy, że praktycznie każdego dnia będą nam serwowali ryż. Za siódmą górą, już najbliższą sobotę o 21:00.